Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Xazax, a to jest The Division. I słuchajcie, w tym filmie zajmiemy się dokładnie Dark Zone, czyli to co w grze jest najlepsze tak naprawdę. To co robi naprawdę robotę. Słuchajcie, o co tu dokładnie chodzi, już wam wytłumaczę. Dark Zone to jest strefa PvP, gdzie każdy do każdego może otworzyć ogień, słuchajcie. I tam widzimy wszystkich graczy dostępnych w rejonie. Biegają koło nas, mogą do nas strzelać, nie muszą. No ale po co w ogóle tam idziemy? Tam jest, słuchajcie, najlepszy loot. Najlepsze przedmioty tam są i są tam bardzo, bardzo mocne grupy mobów. Przynajmniej dla nas, na naszym poziomie. Tam jest najlepszy loot, ale tego lootu nie możemy od razu ubrać na siebie. Ten loot musimy eksportować takim z helikopterem, który przylatuje we wskazane miejsca na mapie, który musimy najpierw wezwać. Zamknij się, kobieto! I przejść przez taką dezynfekcję, bo to jest strefa taka bardzo zarażona. I do niektórych miejsc potrzebujemy specjalne maski, tak więc kolejne jej etapy tego Dark Zone są, powiedzmy, dostępne od wyższych leveli, przez to, że właśnie nie mamy tych masek. Co czyni grę jeszcze bardziej ciekawszą i tajemniczą. Słuchajcie, za walutę, którą zdobywamy, zabijając tamte moby i zabijając innych graczy, możemy kupować tutaj u tej kobity jeszcze lepszy loot. Oprócz tego wbijamy specjalny rank tutaj tego Dark Zone. Ja mam 7 na ten moment rank. Potrzebuję 8, żeby coś tu kupić. Mam nawet sporo tej kasy, jak widzicie. I można coś tu u niej kupić, na przykład taki skar za 500. I postaramy się to właśnie kupić tutaj. Tylko, że niestety biega tutaj bardzo dużo nieprzyjaznych graczy. Okej, tutaj już jesteśmy zdani na siebie. I naprawdę jest tu bardzo niebezpiecznie tutaj. Wszyscy fani post-apo, wszyscy fani Metro 2033, chodzi mi tu o książkę, poczują się niesamowicie, naprawdę. Ja czuję się niesamowicie. Jak widzicie, te czerwone strefy na minimapce tam u góry, to są właśnie strefy, do których potrzeba specjalnego levelu maski przeciw... O, tu mamy gracza. Tak jest, to jest gracz na 7 poziomie. Możemy go... Nie, to nie jest gracz, to jest bot. Ale te boty są tu bardzo silne, tak więc... Występują w dużych grupach. I głupotę zrobiłem, że już je zaatakowałem, bez rozeznania się w sytuacji. Okej. To jest gracz, który nam pomógł. Hi there. Zaprośmy go do grupy. On ma dopiero drugi level tutaj. My możemy się z nim porozmawiać poprzez emotikony oraz przez czat głosowy. Hello there. No, gość jakiś mało rozmowny. My mamy 7 level. Widzicie, u góry jest level... U góry jest level, teraz nam kawałek podskoczył, jak widzieliście. Ten fioletowy level to jest level właśnie... O, jakiś zielony loot poleciał, od razu to zbierzmy szybko. Nie, to nie jest zielony loot. Pogubiłem się troszeczkę w tym, co mówiłem. W każdym razie, tu możemy właśnie zajmować się takimi grupkami tych mobków silniejszych, żeby zbierać z nich loot i te doświadczenie, albo możemy organizować napady na innych graczy. Słuchajcie, jak widzicie, tutaj mamy Extraction Departing in 000, tam to się dzieje, właśnie helikopter tam wciąga loot od innych graczy. Możemy na nich napaść i to przejąć bez problemu, tylko że jak zaatakujemy niewinnego gracza, za naszą głowę jest wyznaczona nagroda przez ileś tam sekund, w zależności od poziomu, od ilości graczy, których zabijemy, zaatakujemy. Im większy poziom, tym dłużej ta nagroda jest wyznaczona. Na początku jest 130 sekund.
Jeżeli przez te 30 sekund ktoś nas zabije, to tracimy cały loot, który tu wydropiliśmy w tym Dark Zone. Tak więc trzeba bardzo oszczędnie tych graczy zabijać. Nie jest to takie opłacalne, jeżeli gramy samotnie. Postarajmy się tutaj w jakąś taką strefę przejść. Te ulice jeszcze nie są aż tak niebezpieczne, bo tutaj te niskopoziomowe... The Library. Idziemy tam. Co wy na to? Od razu jak metro się. Dizzy Entrance. O, może do Dizzy wejdziemy tego, co to jest. Okej, okay, słychać boty. To są gracze czy moby? Moby. Headshot. Widzicie? Headshot im zabiera tylko jedną... Jeden punkt osłony, więc... Są bardzo mocne. Okej, granat. Ciekaw jestem, czy auto wybuchnie. Okej, schowajmy się za osłonę. Chodź, gościu. Chcę rzucić leczenie, okej. Przeskoczmy za tamtą osłonę, dynamicznie. Świetnie jest to zorganizowane tutaj. Okej, gościu jest tutaj. Bierzmy drugi karabin, bo jest troszeczkę blisko. Okej, jak widzicie, tutaj nie ma łatwo. O, tamten ma snajperkę, trzeba go... Okej, obrywamy. Granat na szczęście nas nie ruszy. Zróbmy sobie małe zabezpieczenie tutaj. No właśnie, przed tym gościem. Okej, out of ammo. No to niedobrze. Dobra, użyjmy leczenia tylko na siebie, bo widzę, że nasz kolega jest tutaj uleczony. Kurczę, troszeczkę bieda, że nie mamy tego ammo. Ale okej, przeskoczmy sobie tutaj. Tutaj gościu nam pomaga. Jeden z graczy. O, uwaga! Też możemy rzucić granata. Ops. Okej, mamy doświadczenia więcej. Jak będziemy wrednymi gośćmi, to możemy go zaatakować. W tym momencie nawet. Non-hostile agent, czyli gość, który nic nam nie zrobił i jeżeli go zabijemy, to za naszą głowę zostanie wyznaczona nagroda. Ale my leśmy tutaj po loot lepiej. Jakiś fajny shotgunik. No i gościu teraz widział, że ja tego shotguna wydropiłem. I może spróbować mi go zabrać. Po prostu mnie zabijając. Ale jak widzicie, nie są tacy wredni. Nie robią tego. Ten gościu zbierze tego. Aha, każdy, chyba że każdy ma loot osobno. Tak więc... To by było fajne rozwiązanie, chociaż... Czy ja wiem? Nie wiem. Nie mam zdania na ten temat. Ciężko mi się tutaj... Tutaj jest... Okej, to jest nasz gościu, tu jest dwóch innych gości. Gdyby był jeden gość, moglibyśmy się na niego postawić. Ale jest ich niestety dwóch. Okej, tutaj nas prowadzi do waypointa, ale my tam nie chcemy iść. Zobaczymy, co jest w tej bibliotece. O, tutaj jakieś... Aha, to są Dark Zone Founds, czyli... To są z tego Dark Zone'u właśnie ta waluta taka. Ale my chcemy wbić ten rank 8 i wracać... O, co my tu mamy? Division Tech. Okej. Tylko, że potem będziemy musieli właśnie sobie helikopter, słuchajcie, zamówić. Który nam te rzeczy, słuchajcie, wyekstraktuje do... Okej, tam coś się dzieje, już słyszę. Potem musimy zamówić helikopter, który nam zrobi właśnie extraction do tego... do naszego stoku. Do naszej skrzyneczki po prostu. Okej. Tam śmigłowie. O, może się na to załapię, bo tam będzie na pewno haja.
To będzie bardzo ciekawe. Hey Barry, let's go to the chapa. Trochę żeśmy nalucili tutaj fajnych rzeczy, no zobaczmy co tutaj mamy. Czy możemy to teraz wybrać? To co żeśmy ten... Nie wiem czy to są te rzeczy, które żeśmy wydropili, czy one są na razie w jakimś innym tym. Dobra, wyłączmy to wszystko i lećmy tam. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby teraz to... 50 sekund i przyleci helikopter, a tam już ludzie walczą ze sobą. Z tego co słychać, mały drop FPS-ów. No co jakiś czas się taki mały dropik zdarzy. To jest stacja benzynowa, którą możemy również zaatakować. O. No i oprócz graczy, którzy czyhają na takie okazje, żeby wystrzelać tych, którzy chcą ekstraktować, to właśnie boty również chcą nam tutaj naprzeć krwi. Okej, tutaj są gracze, którzy nie wyglądają. Okej. Laska sobie śpiewa. Za 10 sekund mamy... Hello guys. Za 10 sekund mamy śmigłowiec. Okej, jest. Jakiś gościu biegnie. Tutaj bardzo często się rozpoczyna strzelanina, słuchajcie. Okej, departujemy. Okej, mamy. Ja bym zaatakował tamtych gości. Okej. Ja bym zaatakował tamtych gości, wbijemy 8. Okej, są. Help me, guys! Jak widzicie, strzelanina się zaczęła. Okej, mamy. Chcę wbić ten 8 poziom na Hama. Ja tutaj będę wystawał troszeczkę. I mamy jakiś loot. Okej. O, jeszcze jeden i będzie może level. Te takie niebieskie strefy to są właśnie strefy z tymi mocniejszymi mobkami. Weźmy zobaczyć do góry co tam jest. Słuchajcie, cała ta strefa jest bogata w przejście jakieś podziemne, w metro nawet podziemne, w dachy budynków, we wnętrza hoteli, w całą masę przeróżnych rzeczy, słuchajcie. To jest magia po prostu. I powiem wam szczerze, że gdyby nie... Okej, tu mamy jakiegoś gracza, którego moglibyśmy... Snajpera, widzieliście? Tacy goście właśnie się kryją, czekają na okazję i... walą w to ekstraktowanie nasze. Jest takich, widzicie, to są... Wszystko to są gracze, tacy... Taki symulator stalkerów, takich prawdziwych... z właśnie uniwersum Metro, czy właśnie, czy choćby ze Stalkera samego, tak? Jest to fantastycznie zrealizowane i mi się no, ta gra stoi tak naprawdę tym trybem. Ale cóż, no. Na ten moment jej zapewne nie będę kupował. Przez to, że... no, Diablo, jak wiadomo, mi zajmuje za dużo czasu na razie. Weszmy w jakąś strefę, może... Tutaj nasz kolega ekstraktuje. Tego moglibyśmy zaatakować. A nie, bo jest ich tu dwóch. To nie, nie, nie. No i oczywiście jak zginiemy w tej strefie Dark Zone, spada nam nasza ranga. Dlatego teraz nie chcemy zginąć na pewno. A ja na Hama chcę wbić ten 8 level. Okej, to jest gracz. To widać od razu. Jeżeli nie ma żadnych na sobie... O, tam mamy taką strefę, gdzie możemy spotkać... wrednych gości. Wystarczy chyba teraz, że zabijemy jednego. Jak widzicie na mapce, na tych niebieskich takich, to są strefy opanowane przez takie właśnie gangi. Jest! Rank up. Okej, tu nasz kolega jest. Jeszcze więcej expa. Mała zwierzka. O, nawet nie mała. Ale okej, wszystko działa. Dobra, mamy 8 level i uciekamy do... Odpalmy sobie mapkę.
odpalmy sobie mapkę, uciekamy do tego checkpointa, do którego żeśmy wleźli. Tędy można też wychodzić. Albo... No, tak zrobimy właśnie. Chyba, że ekstraktujemy nasze rzeczy do najpierw. Tak chyba zrobimy właśnie. O, player killers tutaj są, jak widzicie. Możemy ich zaatakować. Tak, bez osłony to trochę słaba opcja, ale... Okej. Jest, zabity. Za to jesteśmy dodatkowo nagradzani, jak zabijemy player killera. Czyli Rogue'a tego. Uleczmy się. Oj, oj, oj. Mam nadzieję, że mi ten rank nie spadnie za bardzo, ale możemy uciec tutaj. Mogą nas tutaj nie ubić. Ach, niestety. Ale czy spadła nam ranga? Gość miał tylko trzecią. Czekajcie, który to był ten, w którym mogliśmy... Chyba ten. W którym można było wrócić do miasta. To będzie chyba na tyle w tym filmie. Jeżeli wbijemy ten ósmy rank, to sobie wezmę... Kupię tą fajniejszą broń. No i tak możemy właśnie się tutaj bawić w tym Dark Zone. Tak naprawdę mi się wydaje, że nawet jeżeli mamy grupę czteroosobową, to nie trzeba nawet bawić się w ogóle w tryb fabularny. Przynajmniej tak to wygląda na ten moment. Ósmy rank. Jest pięknie. Co my tu sobie weźmiemy? Słuchajcie, mamy 700. Moglibyśmy kupić badassowy Classic M1A. Z DPS-em 2300. Ultimate... Nie. Laminate West. Heavy Gloves i różne dodatki do broni. Ale nie ma to jak broń. Buy and Equip. I na to już nas nie stać. Brakuje nam 100. Tu nam brakuje, kurde... 20 tych. Ale okej. Sprzedajmy. Co tu możemy sprzedać u niego? Czy możemy za tą rangę? Nie. Nie możemy. Ale okej. Zobaczmy, czy możemy to ubrać. Tą broń. A, jest. Jest z modułem właśnie. I co sobie tutaj wybierzemy? Accuracy, Initial Bullet Stability, Stability Reduced Threat, Optimal Range, Range, Accuracy, Reduced Threat, Hip Fire Accuracy, Fire Accuracy, Accuracy, Hip Fire Accuracy, Bullet Stability. Ja weźmiemy sobie, tutaj mamy level 5, 3% to chyba niedużo. Tu, tutaj mamy po 2. To w sobie weźmiemy Small. A, bo dobra, weźmiemy to. Ok. Kurczę, gdzie tego moda mam wrzucić? Jak to się tutaj robiło? Tak? Mod F. Ok. Tu mamy empty na skina. Na razie nie mamy. No i optykę możemy właśnie wsadzić. O, tylko optykę możemy tu wrzucić. Ok, weźmy tą levelu 5. Ok, back. Magazynek, czy możemy tu coś wrzucić? Nie mamy niestety żadnych, ok. Może spróbujemy, mamy 18 minut. Moglibyśmy spróbować tej broni użyć. Czy to jest wyjście w razie czego? Nie, właśnie to nie jest wyjście. Ale ok, mniejsza z tym. Wychodzimy, jak widzicie, zmienia tutaj się... Tutaj się zmienia dynamicznie pogoda i system dnia i nocy jest, tak więc cały czas jest inaczej. Jaką mamy broń? Czy mamy tą naszą? Nie. Teraz weźmiemy tą naszą. Oczywiście tą trzecią broń, czyli pistoleta, też możemy mieć różne rodzaje. Magnuma, inne tam szmery, bajery, też z mody możemy instalować w nie. No i te broni off-handowe oczywiście się bardzo przydają. Żeby nie było, że są niepotrzebne, naprawdę są. Przydatne, jeżeli na przykład korzystamy z tarczy balistycznej, czy takich pierdół. Okej, wejdźmy sobie tutaj. Znacznie lepiej, na pewno. O tych cholero! Okej, nawet zaraz będzie 9. No, już te mobki schodzą ładnie teraz. Z tą bronią. Widać, słuchajcie, postęp. To jest coś, co mało która gra ma.
Okej, okay, przeładujmy. I się wyleczmy. Oprócz tego skilla z leczenia mamy również apteczki. Tam są. Aha, dobra, widzę. Już tu mam optykę. Okej, okay, schowajmy się. Wyleczmy. No i na przykład w tym momencie jakiś gracz przebiegający tędy może wykorzystać sytuację i mnie ładnie obić. Wiecie co? Robimy mu takie coś. No wejdź, wejdź w to, wejdź to, chłopie. No akurat, kurde, nie chcę za bardzo wchodzić. Ale wystawmy się może. O, niestety nic mu to nie zrobiło, ale okej. Teraz mu przejdziemy. Mamy apteczkę, jeszcze użyjmy. Jeszcze ktoś tu jest? Są! O kurde! I to nie jeden. Aj, niestety. Dobra, spróbujemy uciec. Na tym skończymy, słuchajcie, bo i tak 20 minut to bardzo dużo. Mam nadzieję, że wam się podobało. Chyba, że... Po minięciu tego czasu, no niestety padamy. Lurker nas zabił. To by było na tyle. Dzięki wam wielkie. Mam nadzieję, że wam się podobało i napiszcie w komentarzach, co sądzicie o takim systemie PvP, takim bardzo dżunglowym, że tak powiem. Prawa dżungli tutaj obowiązują. Co sądzicie o takim czymś? Bo ja takiego czegoś bardzo dawno nie widziałem w grach. Wszystko jest rozwiązane grzecznymi PvP czy duelami. Nie można sobie po prostu biegać i mordować innych graczy, zdradzać i tak dalej, okradać. W każdym razie mnie to bardzo cieszy, że takie gry powstają, które mają oczywiście też prostą, dosyć klarowną mechanikę, bardzo intuicyjną. Dzięki wam wielkie, napiszcie, co o tym sądzicie i czy gra według was jest warta kupienia jej. Mi się wydaje, że ją kupię. Nie na premierę może, ale w przyszłości na pewno. Dzięki wam wielkie. Pa, pa.